Dzisiejszej Ewangelii Jezus wypędza przekupniów ze świątyni. Czy Jezus e, chciał to zrobić, bo mu się tak podobało? Chciał udowodnić swoją siłę? Nie sądzę. Jezus wykonuje misję zleconą od Ojca. Finałem tej misji jest męka śmierci i zmartwychwstanie. Przecież za kilka rozdziałów to się dokona w Ewangelii. A wszystkie te. Elementy z jego życia przed tą męką, śmiercią i zmartwychwstaniem, one doprowadzają Jezusa do tego finału. To, co Jezus dokonuje, ma ewidentnie wymiar prorocki. On chce wypędzić z naszych ciał, z naszych dusz, po prostu z nas to, co nie jest z niego, a e, wzmocnić to, co pochodzi z Bożego Ducha. Jeżeli tak podejdziemy do zrozumienia tej dzisiejszej Ewangelii, to możemy również wyciągnąć taki wniosek: czy ja, czy Ty modlimy się o rozeznanie, co powiedzieć w danej sytuacji, co uczynić w danej sytuacji, jak się zachować, jakie wykonać gesty. Tak, by to było dobrze zrozumiane, tak, by to niosło moc. Ci, którzy Jezusa śledzili, przywódcy ludu, czyhali na jego życie, nie wiedzieli, co by mogli uczynić, ponieważ wszyscy słuchali go z zapartym tchem. Tak czytamy dzisiaj w Ewangelii, w zakończeniu tej dzisiejszej Ewangelii: To, co Jezus mówił, wynikało z jego misji, z jego mocy, z jego posługi. Oczywiście, nie wszystko, co czynimy, w takich prozaicznych rzeczach, jak sprzątanie domu, wyniesienie śmieci, posługa wobec najbliższych, przygotowanie obiadu, nie wymaga jakiejś wielkiej konsultacji z Bogiem, po prostu to są nasze zadania, wynikające z naszych obowiązków. Ale pomyśl sobie, bracie siostro, w sytuacji, kiedy nie wiesz, w jaki sposób dotrzeć do danej osoby. By oznajmić tej osobie dobrą nowinę o zbawieniu, już próbowałeś na wiele sposobów, tak po ludzku. Czy to nie jest dobra okazja, by pomodlić się i powiedzieć: Jezu, proszę cię, niech moje słowa mają wymiar proroczy, a wiem, że będą miały, kiedy zapytam się Ciebie, co mam zrobić, co mam powiedzieć, co mam uczynić. Gdyby było więcej takich postaw w nas, Pewnie więcej by było znaków, cudów i nawróceń. Nawróceń w naszych rodzinach, w naszych społeczeństwach, ponieważ nie działalibyśmy własną mocą, by coś komuś udowodnić, ale, jak wierzymy, mocą od Boga, słowem od Boga. Dlatego dzisiaj, kiedy patrzymy na tę Ewangelię, prośmy Ducha Świętego. O taką mądrość słowa, o dar słowa, o rozpalenie w nas tego charyzmatu mądrości słowa, abyśmy wiedzieli, co mówić, jak czynić, jakie gesty wykonywać, i by przede wszystkim było to z miłością. Duchu Święty, dziękuję Ci za opis dzisiejszego wypędzenia przekupniów ze świątyni. Wierzę, że nie był to gest dla samego gestu, że nie był to czyn dla samego czynu, że niosło to wielkie przesłanie o misji Jezusa. O tym, że chce, aby również nasze serca były czyste. Proszę cię o czystość naszych serc, naszych intencji, ale proszę cię też o mądrość słowa, tak abyśmy kierując się Twoim natchnieniem. Mieli wpływ na czyjąś świątynię, czyjeś serce, które y, potrzebuje nawrócenia, potrzebuje podniesienia, potrzebuje umocnienia. Niech nasze słowa, które wkładasz, które tak naprawdę pochodzą od Ciebie, wkładasz w nasze usta, y, pomogą oczyścić świątynię również innych serc. O to Cię prosimy, Duchu Święty. Amen. Jeżeli masz takie świadectwo dotyczące dobrej rady, czy słowa mądrości, czy też jakiegoś gestu, czynu wykonanego z miłością wobec bliźniego i to go podniosło, umocniło, uzdrowiło, uwolniło, zawrzej to w komentarzu. Życzę pięknego, błogosławionego piątku. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. I zapraszam do wsparcia zrzutki na y, sprzęt muzyczny do uwielbienia Pana Jezusa. Dziękuję za każdą ofiarę. To tyle na dziś. Z Panem Bogiem.